Wakacje! Wakacje! Lubisz wakacje? Oczywiście. Fajne, wakacje fajne są, każdy lubi wakacje. Szczególnie gdy byłam studentką albo byłam w szkole. Tak, wtedy lubiłam bardziej. Jednak wakacje. No to co, pogadamy trochę o wakacjach, wakacje, o urlopie, o odpoczynku. Wakacje. Czemu o tych wakacjach mówimy? No właśnie, ej, a u ciebie w szkole też zawsze tak było. Ja pamiętam zawsze z lekcji religii, że zawsze były takie nauczania do dzieciaczków, że od Pana Jezusa nie ma wakacji. Że jak są wakacje, to trzeba pamiętać, żeby chodzić do kościoła i żeby się modlić. Akurat nie pamiętam tego. Ja nie byłam ze szkoły, tak, nie, bardzo ale mówimy na to amen. Tak. Pan Jezus jest naszymi wakacjami 365 jak dni. Jak na przykład masz urlop albo jakiś taki czas wolny, to wtedy łatwiej ci jest dbać o tą relację z Panem Bogiem, czy właśnie trudniej? Chyba nie ma reguły, aczkolwiek zauważyłam, że w wakacje, wtedy kiedy jest urlop, weekend, jest mi łatwiej, bo łatwiej jest mi zaplanować, jest mniej obowiązków. Z drugiej strony wiem, że na przykład jak więcej mam zaplanowane w ciągu dnia i więcej robię, i mam, nie wiem, pracę, kościół, jakieś spotkanie, cokolwiek takiego, to im więcej mam, tym mam lepszą organizację czasu. Mhm. I wtedy tak. No, a u ciebie? Ja myślę, że u mnie ciężko mi jest tak się zaczęłam zastanawiać w ogóle, co to są dla mnie wakacje. Zadała pytanie i nie. Tak, bo w momencie, kiedy akurat jest taki, ma się taki tryb pracy jak u mnie, gdzie pracuje się bardzo zleceniowo, no to się wszystko tak super z sobą miesza, nie? I kiedy ja mogę powiedzieć o urlopie, no to dla mnie urlop to jest taki chyba moment, kiedy faktycznie gdzieś wyjeżdżam w takim celu totalnie tylko i wyłącznie odpoczynkowym. Mhm. Ale chyba byłaś na etacie. Byłam na etacie i byłam na urlopie. Na pewno sobie zupełnie inaczej patrzyłam na to wszystko. Ale teraz co myślę, że każdy taki urlop i każdy wyjazd chyba, to dla mnie jest związane z tym, że jednak zaburza się trochę taką swoją rutynę i taki normalny sposób funkcjonowania. I wiadomo, że z jednej strony to jest mega, mega super, ale wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy masz na przykład ustawione tak jak ja, że codziennie mam jakiś ustawiony czas, w którym się modlę, bo wtedy mi jest najlepiej się modlić, albo najlepiej to się sprawdza i nagle, kiedy ten czas jest zaburzony, no to wymaga to od ciebie więcej wysiłku, tak, żeby zadbać tak, o tą relację z Panem Bogiem. Ale z drugiej strony też prawdą jest to, co powiedziałaś, że w momencie, kiedy masz więcej przestrzeni, taką czystszą głowę i nie masz jakichś obowiązków, to wtedy też można jakoś fajnie zaplanować ten czas z Bogiem. Więc w sumie nie ma reguły, różnie bywa, nie? No, zależy. Zależy. Ale na przykład, To zależy. Ale jak sobie myślę też często o jakichś takich swoich wakacjach, to mam bardzo dużo takich pięknych wspomnień z modlitw, gdzie miałam niesamowicie głębokie doświadczenie Pana Boga i niesamowicie ważne modlitwy, które do tej pory pamiętam, mają wpływ na moje życie. Wakacje. I one na przykład odbyły się właśnie w wakacje. I skoro właśnie o wakacjach, to też trochę o odpoczynku, no bo czasami ten urlop to 21, 26 dni w roku. 21 chyba, nie? Wcześniej było. Zależono się od stażu pracy. No tak, właśnie, że urlop jest jakiś ograniczony czasowo i co, mamy cały rok czekać, żeby odpocząć? Nie. I Pan Bóg też to wiedział. Ma na to doskonały plan i sposób. I dlatego chcemy powiedzieć trochę o zasadzie odpoczynku, o zasadzie szabatu, czy jak zwał, tak zwał. Dla mnie niesamowicie ważne było, to pamiętam, bardzo musiałam sobie to w głowie poprzestawiać, bo wiadomo, znamy tą zasadę, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I dla mnie właśnie takim dniem ważnym dla odpoczynku zawsze była niedziela. No z jednej strony to gdzieś tak się trochę udarło w Polsce w tradycji, nie? Że tego dnia nie pracujesz, że tego dnia odpoczywasz. I w momencie, kiedy gdzieś zaczęłam pracować, tej pracy było dużo i też ta praca była taka nieregularna, no to wiadomo, że sobota i niedziela to były takie dni, kiedy mogłam tą pracę nadrobić i czasami bardzo łatwo wpaść w taki kołowrotek ciągłej pracy, robienia czegoś. I pamiętam, jak ważne było dla mnie i dla mojego Marcina, jak podjęliśmy taką decyzję, że okej, w niedzielę nie pracujemy, co by się nie działo, to po prostu nie pracujemy
I to był dla nas taki punkt zaufania, że czasami nie musisz się, że po prostu nie musisz się przepracowywać i nie musisz cały czas pracować, bo Pan Bóg się o ciebie zatroszczy i też o twoje finanse i o twoją sytuację w pracy. I faktycznie było tak, że zupełnie nie brakowało nam tej pracy w niedzielę, nie? Że robiliśmy sobie dzień wolny, dzień odpoczynku. A wszystko się tak układało, że miałam poczucie, ej, jakbym pracowała w niedzielę, to bym tylko straciła czas, a nic by to nie dało. Tak, ja też miałam takie doświadczenie, ale jakby my jesteśmy takimi osobami, które właśnie, to nie jest tak prosto z tym odpoczynkiem. No nie, lubimy działać, lubimy robić. Ale też jakby żyjemy w takich czasach, gdzie jakby to działanie jest uważane za coś, co jest na plus, a w sumie lenistwo na minus, ale jakby odpoczynek to nie oznacza lenistwo. Ja o tej zasadzie takiego odpoczynku też usłyszałam jakoś... A chcesz coś powiedzieć więcej o tej zasadzie szabatu, bo tak fajnie to nazywasz. Tak, tak. Ja nazywam to szabat, ale to nie tak, że ja to nazywam szabat, ale właśnie znamy te określenie z Biblii. Szabat, czyli dzień, w którym Żydzi z polecenia Boga mieli nie robić nic. Po prostu mieli nie robić nic i czasami to przesadnie nie robili nic, bo liczyli sobie nawet liczbę kroków, którą mogą wykonać. Tak, i to jest taka zasada szabatu, którą taką celowo wprowadziłam zaraz jakoś po nawróceniu, aczkolwiek to była najtrudniejsza zasada dla mnie do wprowadzenia. Nieźle. Dziesięcina. To było pikuś przy tym. To było pikuś przy wprowadzeniu zasady szabatu. Łatwiej pieniądze oddać niż odpocząć. Tak. Zdecydowanie. Co za paradoks, bo często się po prostu pracuje po to, żeby zarobić więcej na przykład. Nie, to jest w ogóle... I na przykład przez pewien czas kiedyś jakby ja uważałam, że dla mnie to niedziela jest ten moment odpoczynku, ale potem właśnie jak tutaj zaczęłam działać w kościele, no to niedziela to była dniem pełnym aktywności tutaj, tak, jakby no służba, dużo do zrobienia w kościele. Dużo do zrobienia i ja zazwyczaj wracałam pod koniec dnia i byłam po prostu zmęczona, więc zmieniłam to sobie na soboty. I w sumie w Biblii kiedyś właśnie tak to tak, soboty były świętowane i u mnie jest to sobota, no chyba, że są takie po prostu tygodnie, że jak to sobota... Jak dzisiaj, że sobota jest... Tak jest. Tak. Sobota pracująca. Sobota pracująca na nagrywkach. No to wtedy po prostu staram się gdzieś sobota, indziej... Sobota, a to czwartek? Gdzieś to? Indziej ten dzień zmienić. No i u mnie było tak, że ja tą zasadę wprowadzałam będąc na studiach i to dla mnie było hardcore, bo jeżeli byliście na takich studiach, gdzie każdy dzień, każda minuta się liczy, jeśli chodzi o naukę, to mnie zrozumiecie. Bo właśnie, i co? W sobotę miałam nic nie robić. Sobota przecież była tym dniem, gdzie najwięcej czasu można było się uczyć. Poświęcę naukę. I po prostu można było nadrabiać. Wiecie, w tygodniu zajęcia i masa rzeczy do robienia i uczenie się tylko wieczorami. A sobota, cały dzień, który można wykorzystać na tą naukę. I nie, że po prostu ja nie mogłam się doczekać. Stracony na odpoczynek. Tak, ale właśnie stracony na odpoczynek. I po prostu same to przezwyciężenie w głowie, że inni się uczą, a ja nie będę się uczyła, było dla mnie bardzo ciężkie. Ale po prostu wiedziałam, że muszę to zrobić. I wykonałam taki gest wiary, że zdecydowałam, że w te soboty nic nie robię, bo wierzę w to, bo jakby ta sama zasada. Jakby szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, jak jest napisane w słowie, to pokazuje, że my możemy więcej rzeczy zrobić w 6 dni niż w 7 bez odpoczynku, że to nawet po prostu logicznie można wytłumaczyć sobie, że wiecie. Tak. No, że czasami się myśli o tym, że robimy, im dłużej to coś robimy, tym mamy większą efektywność, większą produktywność. A to jest złudne. Tak, a to jest złudne, no bo robimy to będąc zmęczonymi, bez snu właśnie, bo często to też jest kosztem snu. I po prostu to wszystko jest robione w mniejszym procencie, niż jakbyśmy poświęcili, odpuścili to na pewien czas i po prostu zainwestowali ten czas 6 dni na pracę. Ja na przykład widzę po sobie, że mogę zająć się jakąś pracą, na przykład, nie wiem, godzina 16-17 i jestem tak strasznie już czasami zmęczona i w ogóle, wiesz, nie mam siły i mi się nie chce i w ogóle ta praca już jest nieefektywna, nieefektowna i niekreatywna. I podejmuję decyzję, dobra, wstanę rano i na przykład, nie wiem, wstaję godzinę 8, biorę się i o wiele szybciej robię to wszystko, na czym bym się męczyła, po prostu będąc nieodpoczęta. Ale dla mnie fajne jest właśnie też to, co mówisz a propos tego, że no to jest jednak takie zaufanie też do Boga, do nie? Boga. Że nie wszystko jest w naszych siłach, tylko
jednak w siłach i w rękach Bożych. Ale jest jeden fragment z Pisma Świętego, który przyszedł mi do głowy i którego chciała przeczytać. To jest Psalm 127. Właśnie zatytułowany Pomyślność pochodzi od Boga. I piękne są te słowa. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa nadaremnie. No i tutaj. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem i wysiadywać do późna, dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko. Tyle daje On i we śnie tym, których miłuje. No i właśnie to tak bardzo fajnie pokazuje, że w naszej takiej mentalności, w tym jak bardzo często się teraz żyje, mamy wrażenie, że taka praca i taki bieg i taki pęd, no to jest właśnie to coś, co nam zapewni bezpieczeństwo, co nam zapewni pieniądze. A tak naprawdę Pan Bóg ma różne sposoby i pewnie też nieraz tego doświadczałeś, że czasami, nie wiem, można więcej zarobić, tak. Robiąc coś, co nie wymaga od nas wcale aż tak dużo poświęcenia i harowania i tak dalej, i tak dalej. Tak jest, że to jest taką, przekracza naszą taką logikę myślenia, że my się wydaje, że właśnie im więcej zrobimy, tym więcej się wydarzy. No i to jest właśnie taki gest wiary, tak jak właśnie, że to jest niesamowite, że nie dość, że właśnie, że Pan Bóg chce, żebyśmy odpoczywali, żebyśmy mieli więcej sił, to jakby też trenuje w tym, to nas trenuje jakoś taką wiarę, że jak odpuścimy, to Pan Bóg będzie mógł działać w tym czasie, nie? Tak, poza tym ja mam właśnie bardzo często też takie wrażenie i to jest po prostu doświadczenie też mojego życia, nie? Że w momencie, kiedyś biegłam, pędziłam i się na przykład nie zatrzymywałam, nie było tego odpoczynku i w ogóle nie było tych wakacji, no to nie zauważyłam rzeczy, sytuacji, które się pojawiają gdzieś obok, nie? Że nie robiłam przestrzeni na to, że może się coś wydarzyć, co będzie dla mnie korzystniej, że miałam jakiś swój nurt i wiesz, i taką swoją drogę. W momencie, kiedy się tak zatrzymasz i spojrzysz na to, co się dzieje, po prostu pozwalasz różnym sytuacjom też twoje życie, wiesz, przemieniać i zadziać. I przestrzeń na coś innego, co może zupełnie twoje życie jakoś tak odmienić. Więc myślę, że to jest bardzo ważne też. Amen. Pan Bóg właśnie jak stwarzał, nie? Ten świat, no to On odpoczął. On odpoczął tego siódmego dnia i to czytamy, że on odpoczywał. I potrafi się nacieszyć, nie? Bo potrafi spojrzeć i powiedzieć, jestem dumny z tego, to wszystko jest piękne i dobre. Tak, nie? Ale właśnie jeszcze jest takie coś, co mnie właśnie tak zawsze czytając to szokuje, że skoro Pan Bóg, osoba, która jest idealną osobą, po prostu On jest bez skazy, i On może wszystko, i On może po prostu tak wiele rzeczy, On musiał odpocząć po robocie, to skoro my, ludzie, słabsi niż sam Bóg, to co my myślimy, że my nie potrzebujemy odpoczynku czasami? No, to właśnie to jest sobie dobre, nie? Żeby się, no porównujmy się w tym do Boga. On się odpoczywa, więc my też musimy odpoczywać. Poza tym ja też sobie myślę, że bardzo często jest tak, że na przykład spieszymy się i myślimy sobie, okej, dobra, ja teraz nie mam czasu na modlitwę, nie? Albo dobra, to pomodlę się później, bo to jest mniej ważne. A zobacz, jakie to jest niesamowicie ważne, żeby zostawić właśnie tą przestrzeń nawet Panu Bogu, żeby On przemieniał nas, żeby mówił do nas i do naszego serca. I bardzo często właśnie w takich momentach, kiedy odpoczywamy w Nim, odpoczywamy na przykład na modlitwie i pozwalamy, żeby zalał nas Jego pokój, Jego miłość i On może do nas mówić i to są takie momenty, kiedy On może przyjść do nas z rozwiązaniem i pokazać coś, czego my nie widzimy i że tak może jest. Tak, wiesz, super, pędzimy, a może niektóre sytuacje by się rozwiązały zupełnie inaczej, gdybyśmy tylko pozwolili Bogu mówić do nas, nie? Zostawili Mu po prostu tą przestrzeń i dali Mu ten czas. No i to może się wydarzyć właśnie w momencie odpoczynku. Jest jeszcze taki jeden fajny fragment, który mówi, że z odpoczynku mogą płynąć błogosławieństwa. I to jest fragment z Izajasza z 58 rozdziału od 13 do 14 wersetu. I jest napisane właśnie szabat, to też jakby, jak będę mówiła szabat, to rozumiecie to po prostu jako ten dzień, który my po prostu oddajemy dla Boga, nie? Który po prostu Mu oddajemy, a nie po prostu robimy swoje rzeczy i pracujemy. Jeśli się powstrzymasz od łamania szabatu, od własnych upodobań w moim świętym dniu i nazwiesz szabat swą rozkoszą, świętość Pana dniem zasługującym na cześć i uczcisz Go, wstrzymując się od swoich własnych spraw, od zaspokojania własnych przyjemności, od prowadzenia pustych rozmów, wtedy ja, Pan, będę Twą rozkoszą. Zadbam o Twoje pełne powodzenie i dam Ci cieszyć się dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, gdyż tak usta Pana przyrzekły. Ej, no i znowu to jest taka wiara. No.
Ale to jest w ogóle niesamowite, nie? Że tak naprawdę odpoczynek to jest też taka zgoda na to, żeby po prostu on działał, a nie my, żebyśmy tak w kółko robili. Więc jakby Biblia o tym mówi, my odczuwamy, ale jakby medycyna, nauka też o tym mówi, bo jest udowodnione tak naprawdę naukowo, jak taki przewlekły stres, brak odpoczynku, brak stresu wpływa niekorzystnie na nasze ciało. Więc po prostu to wszystko jest tak bardzo uzależnione, że my, kiedy jesteśmy bardziej zmęczeni, niewypoczęci, to łatwiej zapadamy na różne choroby, już tutaj nie będziemy wymieniać konkretnych, ale po prostu czy na choroby naszego ciała, czy na choroby naszej duszy, tak. No bo też osoby, które zmagają się z jakimiś właśnie lękami, depresją, czy zaburzeniami natury takiej psychicznej, no to to jest udowodnione, że większe ryzyko mają te osoby, które żyją właśnie pod taką presją, w takim biegu, nie mają czasu się zatrzymać. I to mi pokazuje piękno Boga w tych wszystkich przykazaniach, które Pan Bóg nam daje, bo On nam nie daje tych przykazań o tak po prostu, żebyśmy je przestrzegali, tylko zawsze w tym jest jakaś taka większa mądrość. I ta zasada odpoczynku, ta zasada szabatu, to mi pokazuje, że właśnie On wie, że nie dość, że w tym może się trenować, tak jak mówiliśmy, nasza wiara w Niego, w Jego działanie, ale również jakby On wie, że nasze ciała tego potrzebują, że nasza dusza tego potrzebuje do zdrowego życia. Tak, ale właśnie też to, co mi się teraz tak jakoś przypomniało, to ten szabat też był po prostu ustanowiony po to, żeby oddawać Bogu chwałę, nie? Tak jest, i żeby to było coś, co... gdzie naprawdę zwracam nasze myśli i po prostu wszystko ku Niemu, żeby to dawało naszą chwałę. I też sobie pomyślałam teraz, jak to mówiłaś, że właśnie taki pośpiech no jest taką przeciwnością bycia tu i teraz i doświadczania, nie? Że w momencie, kiedy jesteśmy tu i teraz, jesteśmy skupieni, no po prostu kiedyś zatrzymujemy, to jesteśmy w tej chwili, w której jesteśmy teraz, a nie gonimy gdzieś dalej. A tak naprawdę Bóg mówi do ciebie tu i teraz. Czyli potrzebujesz być w tym miejscu, w którym jesteś, skontaktowana z sobą i rzeczywistością, w której się teraz znajdujesz, żeby móc odebrać i usłyszeć Boga. I w momencie, kiedy jesteśmy zaganiani, nie odpoczywamy, pędzimy, to tak naprawdę no, trochę odcinamy się od tego, żeby usłyszeć Boga, nie? I tak to jest takie ważne. Super, co w ogóle co powiedziałaś, takie nawet właśnie jako forma uwielbienia, nie? Że no nasz czas, nasz wolny czas jest taką największą walutą w tych naszych czasach, tak, nie? Tak, to prawda. Więc jakby wierzymy w to, że ten jeden dzień w tygodniu... Zarządzajmy nią rozsądnie. A my to mówimy do siebie, bo sama mam problem z odpoczywaniem, tak jest. Z zatrzymaniem się. Tak jest, my to zdecydowanie mówimy do siebie. Jak głupie, bez sensu. Więc fajnie sobie to wszystko przypomnieć. Tak jest. I jak wam to wydaje owoc i w naszym, i w waszym życiu. Amen. Amen. Jak wam to powiemy, to znaczy, że jakby przed kimś się przyznajemy i będziemy bardziej takie zmotywowane, żeby prowadzić do własnego życia. Dobra, buziaki. To odpocznijcie dzisiaj albo w najbliższych dniach. Dokładnie. Pa, pa. I gdzie jedziecie na wakacje? Może się gdzieś tak, spotkamy. Napiszcie. Pa. Zobaczonka.